Częstochowa to miasto w południowej Polsce w województwie śląskim. A teraz przechodzimy na ulicę Fabryczną. Mieszkał i wychowywał się tutaj Samuel Wilenberg. Samuel Wilenberg jest Żydem polskiego pochodzenia. Urodził się 16 lutego 1923 roku w Częstochowie. Samuel miał dwie siostry, Iti i Tamarę. Ojciec Perez Wilenberg był malarzem. To on zaprojektował synagogę w Częstochowie. Zaś mama, Maniefa Wilenberg, była Rosjanką. Tuż po ślubie przyjęła judaizm. Byli szczęśliwą rodziną aż do czasu, gdy wybuchła wojna. Wtedy rodzina Wilenbergów trafiła do getta żydowskiego. W tym czasie 16-letni Samuel zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. Samuel był wtedy bardzo zadowolony, że walczył za Polskę, chociaż był Żydem wyznania mojżeszowego. Niestety 20 września 1939 roku został ciężko ranny w walce z oddziałem Armii Czerwonej. października 1942 roku trafił do obozu zagłady w Treblince, gdzie przydzielono go do oddziału więźniów zmuszonych do obsługi obozu. Udało mu się więc kolejny rok ukrywać w Warszawie. A oto pomnik zaprojektowany przez Samuela Wilenberga. Od 22 września do 7 października 1942 roku niemieckie władze okupacyjne wywiozły z tego miejsca około 40 tysięcy Żydów i okolice na zagładę do obozu śmierci w Treblince. Niestety, jego rodzice i siostry nie przeżyli, tylko on przetrwał.